Pochodzący z Chorzowa amatorzy BMX-ów, rolek i deskorolek nie będą musieli już ćwiczyć na prowizorycznie wykonanych urządzeniach w pobliżu bloków. Od przyszłego roku będą mieli profesjonalne rampy w swoim mieście. Gotowa jest już koncepcja stworzenia skateparku przy szybie Prezydent. Jesteśmy na etapie projektowania skateparku, który znajdzie się przy szybie Prezydent. Myślę, że będzie to ciekawe miejsce, pierwsze z takich profesjonalnych miejsc w Chorzowie, gdzie będą mogli się wyżyć nasi deskorolkowcy, pojeździć i spędzić miło czas. Myślę, że będzie to coś, co pozwoli im wykorzystać efektywnie swoją energię. Ten pomysł spadł już w ramach propozycji do budżetu obywatelskiego, nie został jednak wybrany. Skąd pomysł, żeby jednak go zrealizować? Chcieliśmy go zrealizować, był to pomysł pana prezydenta, że skoro są takie głosy, że coś w Chorzowie takiego jest potrzebne, to dajmy również tej grupie ludzi możliwość korzystania z terenów miejskich w Chorzowie. Będzie to skatepark, jest tam plac zabaw, również elementy siłowni, więc myślę, że każda grupa społeczna, każda grupa wiekowa mieszkańców będzie mogła z tego korzystać. Budowa skateparku ma ruszyć już za 2 miesiące. Jak zakończy się etap projektowania, będziemy mogli ogłosić przetarg i myślę, że na początku roku ruszy już budowa. Oczywiście, jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, to od razu ruszamy z budową tak, żeby w przyszłym roku można się już nim było cieszyć. Wspomniała Pani o projektowaniu. Projektować ten skatepark będzie nie byle kto, prawda? Tak, projektuje to firma, która również bierze czynny udział w jeżdżeniu na tego typu obiektach, czyli wiedzą, o czym mówią, wiedzą, co projektują, wiedzą, jak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że dzięki temu uzyskamy coś, co będzie spełniało te podstawowe funkcje do jeżdżenia właśnie na deskorolkach i to nie dla tylko ludzi, którzy chcą po prostu aktywnie spędzić czas, ale chcą również to wykorzystać właśnie do tych różnych akrobacji. Projektanci na swoim koncie mają już skateparki pod Poznaniem, w Wolsztynie, a nawet w Moskwie. Niestandardowe elementy zaprojektowanych przez nich betonowych skateparków swym kształtem nawiązują do miejskiej architektury, gdyż to właśnie z miejskich ulic wywodzi się ten sport. Jego miłośnicy będą mogli oddawać się swej pasji w Chorzowie już w najbliższe wakacje w 2015 roku.